Obiekt dysponuje dwoma płytami poślizgowymi, prostokątną i pierścieniową. Wyposażony jest także w urządzenie destabilizujące tor jazdy, polegające m.in. na raptownym włączaniu kurtyn wodnych. Powstała też wieża, z której można nie tylko obserwować postępy kursantów, ale i zdalnie utrudniać im warunki drogowe. Czego się tu można nauczyć? Przede wszystkim panowania nad pojazdem w trudnych warunkach, przede wszystkim poślizgu. Jak Państwo widzicie, najeżdża pojazd na płytę poślizgową, urządzenie wytrąca pojazd z toru jazdy. Zadaniem kierowcy jest wyprowadzić pojazd po prostu, żeby jechał dalej prosto, a nie żeby się obkręcał czy inne jakieś tam historie robił. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem legnicki obiekt wzbudzał duże zainteresowanie wśród kierowców. Wielu z nich zdaje sobie sprawę, że takie ćwiczenia mogą uratować nie tylko własne życie, ale także pasażerów czy innych użytkowników dróg. Trzeba przyznać, że jazda po specjalnym torze wywołuje mocne wrażenia. Tutaj zademonstruję właśnie ten pocisk, który jest na tej płycie prostokątnej. Tam mieliśmy nadsterowny, ale tu będę sam wytwarzał, bym powiedział, ten pocisk nadsterowny. I jak można go łatwo, oczywiście jeździmy bez systemu, czyli bez systemu OSP. Czyli wprowadzam go w system, czyli w pocisk nadsterowny. No i w sposób, bym powiedział, bezpieczny dla siebie i dla uczestników, którzy jadą ze mną. Wyprowadzam go w sposób, bym powiedział, bezpieczny. Oferta szkoleniowa adresowana jest wyłącznie do posiadaczy prawa jazdy kategorii A i B. Osoby nieposiadające co najmniej jednego z tych dwóch uprawnień nie mają możliwości wzięcia udziału w treningach. Do dyspozycji kierowców są samochody należące do ośrodka, głównie Toyoty i Skody. Jednak nowe kwalifikacje można też zdobyć we własnym aucie. Podczas uroczystości otwarcia ośrodka znaleźli się śmiałkowie, którzy odważyli się zweryfikować własne umiejętności. Jakie wrażenia? Niesamowite, duże pole do poprawy, jeżeli chodzi o moje umiejętności kierowania samochodem. No i świetna inicjatywa, że będziemy mogli sobie poprawiać nasze umiejętności. No, wrażenia są naprawdę duże, zaskakujące. Nie spodziewałem się. No, wydawało mi się, że jestem dobrym kierowcą, ale jednak tutaj jestem pod wielkim wrażeniem. Koszt całej inwestycji to około 4 200 000 zł. Legnicki WORT wybudował ośrodek wyłącznie z własnych pieniędzy. Teraz zamierza wykorzystywać go również w sposób komercyjny, ponieważ kurs doskonalący technikę jazdy będzie płatny. Cenniki i terminarze nie są jednak jeszcze znane. W tej chwili pisane są specjalne programy odpowiadające konkretnym potrzebom kierowców.